Wow, naprawdę jest, słuchajcie, mocny. Nie, nie tak powinien zachowywać się eyeliner. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na test marki, którą odkryłam ostatnio w trakcie buszowania w jednej z drogerii internetowych. Jest to marka, która przyciągnęła moją uwagę dlatego, że kosmetyki są jak na dzisiejsze realia naprawdę dość tanie, a gama produktów też dość szeroka. Nie mają tylko paletek cieni, ale to nie szkodzi, makijaż oczu zrobi sobie poza kamerą i będzie dzięki temu szybciej, ale mam pełne oprzyrządowanie kosmetyczne, jeśli chodzi o makijaż twarzy, ust i brwi. Dzisiaj będę testować markę Clarsea, którą dostaniecie zarówno w drogeriach internetowych, bodajże różnych. Ja zamówiłam wszystko na stronie Kokolita, ale mają też swoją stronę internetową, gdzie możecie bezpośrednio zrobić zakupy. I na początku zaaplikuję oczywiście podkład Skin Maker Foundation. Ja mam go w najjaśniejszym odcieniu 01 Porcelain. Zobaczymy, jakie będzie miał wykończenie. Przyznam szczerze, że nie wczytywałam się, po prostu go zamówiłam i nie wiem nawet, jakie ma właściwości. Jeśli chodzi o kolor, to wydaje mi się, że będzie dla mnie ok, o ile nie zoksyduje. Ma, powiedziałabym, neutralno, nawet może ciut różowe tony. Raczej żółtego koloru nie ma tutaj zbyt dużo. I raczej widzę tutaj potencjał na podkład kryjący. No ten podkład niezaprzeczalnie ma co najmniej średnie krycie. Ma dość intensywny, taki podkładowo perfumowany zapach. Nie jest nieprzyjemny, ale może niektórych drażnić. Podkład jest dosyć gęsty w konsystencji, też lepki i przykleja się do twarzy w taki dość gładki sposób, pozostawiając dosyć mocny pigment. Ja na twarzy nie mam bazy, nie mam też pielęgnacji Niki Tutorials, która faktycznie wydłuża trwałość makijażu, bo nie chciałam tej marce dzisiaj za szczególnie pomagać. Jeśli chodzi o kolor, to nie widzę, żeby ciemniał, także to na plus. Marka jest tania i jak widzicie, najjaśniejszy kolor jest dokładnie taki sam jak w opakowaniu. Nie czujemy się oszukani w trakcie aplikacji. Podkład nałożony, więc pora na korektor. Mam tutaj najjaśniejszy odcień, a właściwie nie, 02 Light Beige korektora Clarsea Smooth Maker. No i zobaczmy, czy będzie wygładzał, ale czy będzie też krył. O, kolor trochę jest bardziej żółty niż podkład, ale też nie wziąłam najjaśniejszego, bo bałam się, że będzie biały. Ale dwójka mogłaby być bardziej brzoskwiniowa, bo jest po prostu żółta. Korektor w konsystencji też wydaje się być dość gęsty i też raczej kryjący. Tak, jest to korektor kryjący i gęsty, także myślę, że nie sprawdzi się każdemu, bo osoby, które mają cienką skórę pod oczami bądź już cerę dojrzałą, mogą czuć się tym korektorem obciążone. No ale krycie nie można mu odmówić i też ma taką dosyć lepką formułę, dzięki czemu dobrze zgrywa się z podkładem. Nic się nie odkleja, tylko te produkty się ze sobą łączą i ładnie ze sobą stapiają. I tak jak na tak gęsty i kryjący korektor, to pod moimi oczami wygląda ładnie. Przynajmniej na razie się jeszcze nie zasuszył, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał utrwalony pudrem. Podkład i korektor nałożone, więc przejdźmy do testu pudru, bo mam do przetestowania aż dwie sztuki. Jeden puder jest pod oczy, drugi do reszty twarzy rozświetlający. No i co? Najpierw zacznijmy sobie od utrwalenia przestrzeni pod okiem. Ja mam tutaj kolor 02 Beige i to będzie, myślę, dobry odcień, jeśli chodzi o przestrzeń pod okiem. Trochę mi się rozsypał, bo go odbezpieczyłam i nie zamknęłam. W każdym razie zobaczmy, jak utrwala przestrzeń pod okiem. Puder troszkę przyciemnia, właśnie w taki różowo-beżowy sposób, więc dla mnie jeszcze to będzie do zaakceptowania. Pod okiem wygląda względnie, chociaż nie wiem, czy lekko nie obciąża. Mam wrażenie, że nie jest aż taki przeźroczysty jak na przykład Paese Puff Cloud, a już słyszałam opinię, że na przykład Paese Puff Cloud jest dla niektórych zbyt ciężki i matujący. To ten jest jeszcze bardziej treściwy w tym temacie, więc myślę, że ten puder może się podobać, ale nie każdemu. Jeszcze oczywiście będę go badać z moim sprawdzonym korektorem, bo tutaj używam kompletnie nowych dla mnie produktów i dam Wam znać, ale póki co, po nałożeniu tego pudru, już przestrzeń pod okiem tak świeżo i ładnie nie wygląda, chociaż nie wygląda też źle. Nałóżmy teraz puder do całej twarzy, bo on jest rozświetlający i faktycznie ma w sobie taką dość intensywną, rozświetlającą drobinę. I to jest, słuchajcie, dokładnie Glow Super Powder, puder sypki rozświetlający, w kolorze bodajże uniwersalnym, czyli mamy tylko jeden odcień i jest lekko żółtawy. I faktycznie on w sobie ma taką drobniutką drobinę, która się błyszczy bodajże na złoty kolor. Zobaczmy, jak na twarzy.
na twarzy wygląda dość matowo. O, zobaczcie. I nie, zarzuca mi twarz. I ma bardzo intensywny taki cytrusowy zapach. Ładny, ale kurczę, zarzucić to on lubi. Co prawda jeszcze w granicach tolerancji, bo na tym kanale zdarzały się pudry, które robiły większą masakrę, ale jeśli chodzi o taki puder pierwszego wyboru, to właśnie przez kolor możliwe, że nim się niestety nie stanie. Ale jeśli chodzi o właściwości, no to nie jest to puder rozświetlający, szczerze przyznam. On ma takie wręcz matowe wykończenie, co prawda nie może jakoś bardzo suche, ale matowe. To nie jest nawet satyna na twarzy. Nałożę go na całą twarz, dlatego że jestem ciekawa, czy po kilku godzinach to rozświetlenie będzie bardziej widoczne, czy wręcz przeciwnie, będzie trzymał mat do końca. Co do pudrów, na razie uważam je za najsłabsze ogniwo tego testu, ale zobaczymy, jak będą utrzymywać makijaż w ciągu dnia. Przejdźmy do bronzera, bo tutaj mam dosyć ciekawą propozycję. Clarissa Tanned Honey Bronze and Contour. Jest to dokładnie bronzer prasowany i nie widzę, żeby miał w sobie jakieś drobinki. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki miękki mat. Nałożę go sobie takim trochę większym pędzlem, bo nie wiem, czy będzie miał wyraźnie ciepłe tony, czy będzie takim czymś pomiędzy. Uff, wydaje się być neutralny, także całe szczęście mogę go sobie tutaj hojnie na twarz nałożyć. Troszkę sucho na tym pudrze, bo puder póki co przynajmniej nie ma zbyt wiele wspólnego z rozświetleniem. Mimo nawet tych drobinek na mojej twarzy nie są widoczne. Naprawdę ekstra! Nawet jak na moje wymogi ostatnio bardzo chłodnych bronzerów, bo mam jasną karnację w tym momencie ekstremalnie. To jest taka pora roku, kiedy faktycznie no, żadne słońce mnie nie dosięga. I z racji tego, że ten puder jest zarówno konturujący, jak i lekko cieplający, to pozwoliłam sobie zaaplikować go również w trochę większej ilości na czoło i na nos, żeby zasymulować opaleniznę. No i naprawdę, naprawdę mi się podoba. Nie spodziewałam się tego. Naprawdę to był jeden z takich kosmetyków pod znakiem zapytania, a wygląda super. Zobaczymy, czy tak super wypadnie róż do policzków. Wzięłam taką dość chłodną propozycję. To jest róż prasowany w odcieniu 02 Wonder. Po otwarciu prezentuje się tak. Również jest to róż w pełni matowy. Ma taką lekką satynową poświatę, więc będzie to mat, ale właśnie taki lekko zmiękczony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolor jest bardzo bezpieczny. Myślę, że do tańca i do różańca, dosłownie na każdą okoliczność. Ale nie mogę się przyczepić tutaj do jego konsystencji, do tego, jak się rozkłada na policzku. Naprawdę wygląda to lepiej niż poprawnie. Róż z pewnością ze mną zostanie, zresztą tak samo jak bronzer. Sprawdźmy jeszcze rozświetlacz, bo tutaj myślę, że ta propozycja jest naprawdę ciekawa. A i nie powiedziałam Wam, jak ten róż się nazywa, a myślę, że tutaj nazwy też są całkiem fajnie przemyślane. Róż to Cheek Streaks, a jeśli chodzi o rozświetlacz, który będę za chwilę aplikować, to jest John Glow. Ja mam go w odcieniu 02 More Champagne. Wygląda trochę niepozornie, ale kiedy odbija światło, to wydaje mi się, że może robić efekt takiego lustrzanego odbicia. Tak, jest to rozświetlacz z tych eleganckich, gładkich, teoretycznie niepozornych, ale myślę, że on może naprawdę fajnie się sprawdzić osobom, które lubią właśnie efekt przeźroczystego blasku, który odbija światło, a nie ma w sobie za dużo pigmentu kolorystycznego. Podoba mi się. Nie jest to taki mój może pierwszy wybór, jeśli chodzi o rozświetlacze, bo jest dość subtelny, ale kiedy go zaaplikujecie troszeczkę grubszą warstwą, to faktycznie odbija światło jak tafla wody. I co do brwi? Mam tutaj do przetestowania takiego gagatka, który wygląda jak cień do brwi, ale jest nazwany pomadą, a dokładnie puszystą pomadą do brwi w kolorze 01 Taupe Blonde, a nazwa tego produktu to Brow Flow. Zobaczmy, czy to cień, czy pomada. Pomada, ale taka gęsta. Trochę wygląda jak brązowa wazelina. Jeśli chodzi o konsystencję, dziwny produkt. Dziwny, jakiś taki gęsty. Dość mocno napigmentowany. Pudrowy pod pędzlem.
No z czymś takim to się nie spotkałam. Kolor przy obecnych włosach jest dla mnie okej. Byłoby znacznie gorzej, gdybym miała taki biały blondek kiedyś. I jest to faktycznie taki gęściutki produkt. Trochę to może być problematyczne, żeby nabierać go na pędzel, ale za to bardzo ładnie rozkłada się na brwi, nie przykleja się w jednym miejscu i nie robi takiej smugi pomadowej, jak to czasami pomada potrafi się mocno przykleić i zrobić taką krechę. Mam nad nim kontrolę, jestem w stanie go rozetrzeć do właśnie takiej pudrowej mgiełki. Naprawdę ciekawy produkt. Skończyłam brwi, lekko też podczyściłam je pod łukami brwiowymi korektorem i jeśli chodzi o ten produkt, to moim zdaniem to jest coś pomiędzy cieniem a pomadą. Jest to na tyle gęste i suche, że zachowuje się po roztarciu jak cień, ale w trakcie aplikacji no, mamy jednak tę lekką kremowość, która rozkłada się jednak inaczej niż zwykły suchy cień na brwi. Jedyny minus jest taki, że w miejscach, gdzie potrzebujecie takiego skoncentrowanego pigmentu, który się właśnie nie rozmywa do takiej cieniowej konsystencji, no to mogą robić się prześwity i będziecie musieli prawdopodobnie dołożyć tego produktu trochę więcej i trochę dłużej nad tą brwią spędzić czasu niż przy okazji korzystania ze zwykłej pomady. Przejdźmy jeszcze do żelu, bo gdzieś mi się obiło o uszy, że on jest bardzo fajny i dobrze utrwalający. Nazywa się True Glue Clear Brow Gel, więc ma być, słuchajcie, klejem do brwi i sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. O, wow, on się zachowuje jak NYX, The Brow Glue. Wow, naprawdę jest, słuchajcie, mocny. Oret działa normalnie jak mydełko albo laminacja. Zobaczcie, jak on unosi brwi i jednocześnie utrzymuje je w miejscu. Nawet nie muszę się wysilać i nakładać go jakoś bardzo dużo, a zatrzymują się w górze. Wow! Chwilę odczekałam i powiem Wam, że naprawdę ten żel zastyga bardzo, bardzo mocno. Trzeba tylko uważać, bo ja się trochę zagapiłam, robiąc sobie prawą brew i nałożyłam tego żelu za dużo i musiałam go trochę wyczesać, bo można po prostu przy chwili nieuwagi przesadzić z ilością i wtedy widać, że brew jest obciążona, ale naprawdę ten efekt, jak za produkt, za tych kilkanaście złotych, jest powalający. Wracam do Was już z prawie gotowym makijażem oczu. Wykorzystałam do niego paletkę Too Faced, nowość, którą możecie obejrzeć na moim kanale jakieś dwa filmy temu. I przejdę teraz do eyelinera. W ogóle nie wiem dlaczego, ale łzawią mi zewnętrzne kąciki. Czy to kwestia któregoś z produktów, których dzisiaj użyłam od palety, o czym mi jeszcze nigdy nie łzawiły, a skorzystałam z niej już kilka razy, więc albo to kwestia podkładu korektora, albo po prostu zbliżającej się wiosny i tego, że już coś zaczyna w powietrzu pylić. No ale mam do przetestowania, jeśli chodzi o makijaż oczu, jeszcze eyeliner. Jest to Clarissa Easy on the Eye. Ma taki dosyć cienki pędzelek i to jest pędzelek z włosków, a nie filcowa końcówka. Zobaczmy, czy będę w stanie z niego coś wykrzesać. Właściwie chciałabym głównie przyciemnić przestrzeń przy samej linii rzęs. Oj, już widzę, że słabiutko. Praktycznie nie pisze. Zobaczcie, to nie działam, praktycznie nie piszę. Wstrząsnę i zobaczymy. Nie, nie tak powinien zachowywać się eyeliner. No to niestety tym eyelinerem nic sobie nie przyciemnię. Biorę ten Fenty Beauty i zrobię taką bardzo cieniutką kreskę wzdłuż linii rzęs. O, zobaczcie, co mi się dzieje w zewnętrznym kąciku. Po prostu wszystko się rozpływa. Dobra, moi drodzy, powiedzmy, że sytuacja jest względnie opanowana. Nadal zewnętrzne kąciki mi łzawią, dlatego pozwólcie, że dzisiaj nie będę przyklejać sztucznych rzęs, żeby moich oczu dodatkowo nie rozwścieczać. Teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do makijażu ust. A jeśli chodzi o pomadkę, to mam do przetestowania matową, płynną pomadkę Sugar Matte Lipstick w kolorze 05 Kinky. I ona ma taki przybrudzono-różowy kolor, może z nutką brzoskwini. O! Kolor bardzo ładny, fajnie się będzie dopasowywał do moich własnych ust. Dobra, moi drodzy, w międzyczasie dokończyłam fryzurę, zdjęłam bałek Max Moss włosów i muszę Wam powiedzieć, że coś ewidentnie podrażniło moje oczy i celuję, że to był prawdopodobnie korektor. Nawet teraz w zewnętrznym kąciku mojego prawego oka się rozpuszcza. Mamy godzinę 13:19, nie aplikowałam na twarzy żadnej mgiełki, żeby tym produktom nie pomagać. I powiem Wam, że o ile na początku podkład wyglądał naprawdę bardzo ładnie i świeżo, o tyle mam wrażenie, że mamy tutaj
mieli do czynienia z takim case'em trochę marki Volare, że produkty faktycznie całkiem ładnie wyglądają na początku, ale nie musi minąć zbyt dużo czasu, żeby zaczęły wyglądać trochę ciężko, trochę ciastkowato. I takie właśnie odczucia mam względem podkładu Claressa, że teraz jak przyglądam się sobie z bliska, to trochę pojawia się taka lekka ciastkowatość i podkład nie wygląda tak lekko, świeżo i naturalnie, jak mógłby i jak wyglądał na samym początku. Troszeczkę to się zamieniło w taki lekki tynk na twarzy. Jeśli chodzi o pomadkę, to tak jak widzicie, nie zastyga do pełnego matu. Jest taka kremowo-satynowa w wykończeniu. Kolor obłędny, piękny. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywać. Bardzo spodobał mi się ten żel do brwi. Na pewno będę z niego korzystać. Z tej pomady, która jest trochę jakby cieniem do brwi, również dam jej jeszcze szansę, bo fajnie mi się tutaj dzisiaj sprawdziła i efekt na brwiach mi się podoba. Tak jak Wam powiedziałam, nie podoba mi się do końca ten korektor właśnie dlatego, że podejrzewam go o podrażnienie. Jeśli chodzi o puder pod oczy, jest ok, chociaż jest dosyć suchy w wykończeniu, więc na to uczulam. Nie jest to taki przeźroczysty puder jak Paese Puff Cloud, czy w ogóle taki ultra lekki jak pudry z Hehan pod oczy. To już jest puder, który może lekko obciążać. Co do pudru rozświetlającego, to dla mnie nazwa jest nieporozumieniem, bo on nie rozświetla. Co prawda ma w sobie jakieś drobinki, ale na twarzy wygląda ultra matowo i mam nadzieję, że ta jego matowość z biegiem dnia troszeczkę zmaleje. Jeśli chodzi o bronzer, to początkowo również bardzo mi się podobał. Teraz również, ale mam wrażenie, że delikatnie zoksydował, że jest cieplejszy niż w momencie aplikacji, a może zoksydował po prostu lekko podkład. Nie wiem, ale mam wrażenie, że kontur wygląda na cieplejszy niż początkowo i nawet mam wrażenie, że troszeczkę zaczyna to wyglądać plamiście na czole, także trochę go z tego czoła zdejmę. Jeśli chodzi o róż, to mamy tutaj do czynienia z porządnym, średnio napigmentowanym, matowym różem, który krzywdy Wam nie zrobi i mogę go śmiało polecić. Tak samo zresztą jak rozświetlacz, który jest dosyć subtelny, ale robi to, co ma robić i nałożony troszeczkę grubszą warstwą faktycznie daje efekt tafli. Możecie słyszeć, jak burczy mi w brzuchu, ale jeszcze nie jadłam dzisiaj śniadania, a jest już po 13. Dołożę go jeszcze sobie tutaj lekko palcem, żeby Wam pokazać, jakie ma wykończenie. Bo troszeczkę go zmiotłam z twarzy, kiedy osypywały mi się cienie. Rozświetlacz, tak jak powiedziałam, jest ok, jeżeli lubicie efekt tafli, ale bardzo subtelnej. Także to już by było wszystko na ten moment. Spotkamy się za kilka godzin na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Mam nadzieję, że to rozwścieczone prawe oko się uspokoi, lewe się już uspokoiło i że będę w stanie przeprowadzić ten test należycie i do końca. Także do zobaczenia później. Siemanko kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 21:05. Dzisiejszy dzień był dość aktywny, byłam też w sklepie przez dłuższą chwilę, powiedzmy około godziny, gdzie nosiłam maseczkę. I tak makijaż prezentuje się na ten moment. I przyznam Wam szczerze, że ja do tej pory nie widzę tego rozświetlenia, które miał dawać puder do twarzy. Makijaż wygląda naprawdę bardzo matowo aż do tej pory. Jeśli chodzi o puder pod oczami, wygląda ok. Wydaje mi się, że tutaj nic się nie zmieniło. Nosiłam maseczkę, więc widać jakieś przetarcia, trochę się zciastkował w niektórych miejscach. Wytarł się na nosie, na brodzie też, poprzecierał się na policzkach. No nie jest to podkład w najlepszym stanie w tym momencie, więc jeśli chodzi o długotrwałość, to tak średnio. Myślę, że gdybym tej maski nie nakładała, w szczególności już na taki trochę znoszony makijaż, no to by się tak nie odkleił, ale no jednak poprzecierał się w niektórych miejscach i nie wygląda dobrze. Też tutaj trochę co prawda miałam suchych skórek, więc też po prostu z tego miejsca poodpadał. Jeśli chodzi o pomadkę, bardzo fajnie się utrzymywała. Co prawda wyjadła się trochę wewnątrz, ale ja nie oszczędzałam się dzisiaj, więc będę z niej korzystać, bo kolor bardzo, bardzo mi się podoba. Brwi utrzymały się w sumie bez zarzutu. Trochę jak patrzyłam w trakcie montażu na pliki, to widziałam, że może brwi są trochę za ciepłe, czyli ta pomada, tak to nazwijmy, jest dla mnie ciut za ciepła, bo wychodzą z niej takie lekko jakby rudawe tony. Jeśli chodzi o bronzer, to muszę przyznać, że na nagraniu też całkiem nieźle wyglądał, jak się później sobie przyjrzałam i nie wiem, czy zoksydował. Chyba jednak nie. Ani podkład, ani bronzer nie zoksydowały, tylko po prostu chyba nałożyłam pierwotnie za dużo na czoło i musiałam sobie trochę zdjąć. Więc z bronzera będę korzystać, będę też korzystać z różu i z rozświetlacza, bo rozświetlacz w ogóle na nagraniu przepięknie wyglądał, więc tym bardziej będę chętnie po niego sięgać. Będę chętnie sięgać po żel do brwi.
Nie do końca chyba polubię się z podkładem, bo no troszkę ciastkowato wygląda. Trochę jak taki znoszony Fenty Beauty Pro Filtr po wielu godzinach, jeszcze utrwalony matującym pudrem. Także dość sucho i trochę ciastkowato. Tak samo nie będę korzystać z pudru rozświetlającego. Myślę, że dam szansę jeszcze pudrowi pod oczy, bo myślę, że z moim korektorem, na przykład NYX Bare With Me, może fajnie się sprawdzić. Jeśli chodzi o korektor, no to przyznam, że też mam mieszane uczucia, w szczególności jeśli chodzi o kolor. Szkoda, że ta dwójka nie jest bardziej broskwiniowa. Trójka mogłaby być dopiero tak bardzo żółta. No ale wiadomo, wszystkim się nie dogodzi. A dodatkowo nie jestem przekonana do tego korektora przez to, co działo się przez dłuższą część dnia z moim prawym okiem. Cały czas mi łzawiło, cały czas było mokre i mam podejrzenie, że podrażnił je właśnie ten korektor, ewentualnie podkład, bo tak jak Wam mówiłam, te kosmetyki są dosyć mocno perfumowane. A i jeszcze nie podsumowałam Wam tego eyelinera, ale po prostu zapomniałam, bo moim zdaniem nie ma tam czego podsumowywać, po prostu przyszedł mi eyeliner, który właściwie nie pisze, więc nie mam tutaj o czym nawet dyskutować. Dla mnie to jest produkt Boober, ale może po prostu na taki dziwny egzemplarz trafiłam. To by było, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie mi znać, czy testowaliście któryś z produktów i czy Wam się sprawdził. Może na przykład eyeliner Wam się sprawdza, może mi się po prostu trafił felerny egzemplarz. Także chciałabym to zweryfikować. Dajcie mi też znać, co myślicie o tym makijażu, jak Wam się podobał bezpośrednio po wykonaniu i jak to widzicie teraz. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam bardzo serdecznie, buziaki, pa, pa, pa! Now that you got me started, I just can't stop. No, no.